Cześć, jesteśmy w Poznaniu podczas drugiego dnia widoczności osób transpłciowych, gdzie odbywają się różne debaty, prelekcje, dyskusje, pokazy filmowe, wszystkie zorientowane wokół tych kolorów, które widzicie za mną, błękitny, biały i różowy, czyli te dedykowane społeczności osób transpłciowych. Dzisiaj podczas panelu politycznego, który prowadziłem, ministra Katarzyna Kotula zapowiedziała, że jeszcze w tym roku ruszą prace nad ustawą o uzgodnieniu płci. Moja strategia będzie polegała na stworzeniu w ciągu najbliższych 2-3 tygodni koalicji posłów i posłanek z różnych partii, którzy w poszczególnych partiach będą pracowali na rzecz tego poparcia dla tej ustawy. A wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek zadeklarował, że pojawi się niedługo rozporządzenie, które przyspieszy toczące się już postępowania o zmianę płci metrykalnej w dokumentach przed polskimi sądami. Jest to właśnie zrobione, o tym mówiłem. Jest to katalog spraw pilnych. Niestety podczas tej debaty zabrakło przedstawicieli trzeciej drogi, którym nie chciało się tutaj przyjechać i porozmawiać o prawach człowieka. Odbył się dzisiaj też pierwszy Trans Pride w Poznaniu, czyli osoby transpłciowe przemaszerowały przez miasto ze swoimi hasłami i postulatami. Godność! Równość! Tranzycja na żądanie! Godność! Dzięki, Anton Ambroziak, OKO.press. Tranzycja na żądanie! Godność! Równość! Dobry materiał powstał dzięki wsparciu osób takich jak ty. Jeżeli podoba ci się to, co robimy, przekaż nam 1,5% swojego podatku.